To niezwykła sytuacja, że profesor Jan Czochralski jest obecnie najczęściej wymienianym polskim uczonym na świecie, a jednocześnie jest prawie zupełnie nieznany w kraju. Jego pełne sukcesów i dramatycznych zwrotów w życie, wielka praca badawcza i pozostawiona w jej wyniku metoda Czochralskiego, czyli metody pomiaru szybkości krystalizacji metali, zmieniła całkowicie oblicze dzisiejszej cywilizacji, choć profesorowi nie dane było tego doczekać. Jan Czochralski urodził się w 1885 roku w Kcyni koło Bydgoszczy, wówczas w Zaborze Pruskim. Ukończył tam seminarium nauczycielskie, ale protestując przeciwko niesprawiedliwym ocenom, świadectwa nie odebrał. Zawsze interesował się chemią. Miał praktykę w aptece, gdzie prowadził eksperymenty chemiczne. W 1904 roku wyjechał do Berlina. Tam uczęszczał na wykłady z chemii i rozpoczął pracę w laboratoriach przemysłowych. W 1916 roku, ponoć zupełnym przypadkiem, gdy z roztargnienia włożył pióro do tygla z gorącą cyną zamiast do kałamarza, Jan Czochralski dokonał swego największego odkrycia, nazwanego potem metodą Czochralskiego. Została ona później na masową skalę wykorzystana do produkcji monokryształów krzemu, podstawy współczesnej elektroniki. Czochralski stał się w Niemczech postacią znaną i cenioną w świecie naukowym. Dokonał wielu wynalazków i opracował wiele patentów, które przyniosły mu uznanie i majątek. Dostał nawet propozycję objęcia kierownictwa laboratorium Henry'ego Forda w Stanach Zjednoczonych, ale z niej nie skorzystał. W 1928 roku na zaproszenie prezydenta Ignacego Mościckiego wrócił do Polski. Na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej zbudował i prowadził nowocześnie wyposażony Instytut Metalurgii i Metaloznawstwa, gdzie 1 kwietnia 1929 roku objął posadę profesora kontraktowego. Prowadził nadal badania i prace naukowe. W 1945 roku Jan Czochralski, chociaż miał propozycję wyjazdu do Austrii, powrócił do rodzinnej Kcyni, gdzie zaczął prowadzić małą firmę chemii gospodarczej. Zmarł w 1953 roku po najściu na jego dom funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Nie przypuszczał, że wynaleziona przez niego metoda zostanie wykorzystana do stworzenia nowej, wielkiej gałęzi przemysłu – elektroniki. Metodę Czochralskiego upowszechnili uczeni Gordon Till i John Little, przenosząc ją z metalurgii do produkcji półprzewodników, a potem do przemysłowej produkcji monokryształów krzemu. I tak ruszyła tocząca się coraz szybciej lawina ewolucji elektronicznej. To dzięki niej mamy tranzystor, procesor, komputer, laptop, tablet, telefon, kamerę cyfrową i tysiące innych przedmiotów, które mogły powstać w wyniku rosnącego postępu naukowego, a swój początek wzięły w metodzie profesora Jana Czochralskiego.